Dlaczego Bóg wybrał tę dziewczynę z Nazaretu? Było mnóstwo innych kobiet. Czy był to taki wybór tylko losowy, nawet na zasadzie tego, że akurat ta i żadna inna? Być może to jest suwerenny wybór Boga, nie wiemy tego. Ale warto się zapytać jako synowie Maryi, co ona takiego miała, że ją akurat wybrał Bóg do najważniejszej misji w historii zbawienia. Powiedzieliśmy sobie, że była ziemią żyzną. Bóg miał pewność, że kiedy w niej zasieje człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, to wtedy się nie zawiedzie, bo ona jest ziemią urodzajną. Ale teraz chciałbym, żebyśmy pomyśleli, że ona też jest kobietą rozważną. To nie jest tak, jak czasem sobie malujemy czy wyobrażamy Matkę Bożą jako prościutką, łatwowierną, zgadzającą się na wszystko nastolatkę z Nazaretu. Bóg nie wybrał Maryi, dlatego że liczył na jej naiwność. Liczył, że bezdyskusyjnie, tak ślepo powie fiat, powie amen, zgadzam się, bo jestem pobożna. Zauważcie, bo bardzo rzadko wracamy do tego momentu, że na słowa pozdrowienia anioł, jak prawdziwy dżentelmen, staje przed kobietą, najpierw zaczyna od komplementów. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, jesteś błogosławiona między innymi kobietami. Która z kobiet nie dałaby się złapać i na takie komplementy, na takie pozdrowienia niebiańskie? A ta dziewczyna z Nazaretu, nastolatka z Nazaretu, zmieszała się na te słowa, jakby nie od razu dała im wiarę i zaczęła je rozważać. Warto ciągle pamiętać, że Maryja jest kobietą pewną rozwagi. I myślę, że to jest jeszcze jeden taki przymiot, dla którego Bóg Ojciec jakby wybrał Matkę Bożą. Bo można komuś powierzyć coś bardzo ważnego, gdy ma się pewność, że ktoś jest rozważny. Bezpieczny ojciec, bezpieczna matka, to są rozważni rodzice, którzy dobrze wychowają swoje dzieci, które dobrze je poprowadzą. I dlatego też pozwólcie, że się zatrzymamy na tej postawie nie tyle Maryi nawet, ale nas kiedyś. Co to znaczy i czy my jesteśmy kapłanami rozważnymi? Bo nierozważny ksiądz to jest bardzo niebezpieczny ksiądz. Ksiądz naiwny, ksiądz nierozważający rzeczywistości jest szkodliwy i niebezpieczny dla swojego kapłaństwa, bo łatwo może się zagubić w kapłaństwie. Jest bardzo niebezpieczny dla Kościoła, bo może przez swój brak rozwagi, rozeznania narobić mnóstwo kłopotów w wspólnocie kościelnej. Ale co dla naszej posługi jeszcze ważniejsze, nierozważny ksiądz jako duszpasterz i kierownik duch prowadzący inne dusze do nieba jest bardzo niebezpieczny dla ludzi. Bo jako pasterz może te owce zaprowadzić za nas na zielone pastwiska, na manowce. Nawet jeśli mu się naiwnie wydaje, że ten kierunek prowadzenia jest strasznie fajny, na jego wyczucie jest dobry. Nierozważny ksiądz jest niebezpiecznym księdzem. Dla siebie, dla Kościoła i przede wszystkim dla ludzi, których ma prowadzić do zbawienia. I dlatego ta cecha Maryi, jej rozwaga jest niesłychanie ważna. Myślę, że długo nie musimy mówić o tym, dlaczego rozeznawanie, rozważanie w dzisiejszych czasach jest i trudne, i konieczne. Ono było zawsze konieczne. Papież Franciszek w tym dokumencie, jednym z pierwszych swoich o powołaniu do świętości, jak przystało na jezuitę, ostatni cały rozdział poświęca rozeznawaniu. My wiemy, że jezuici, święty Ignacy, Loyola, to są ci, którzy szczególnie nam pokazują tę konieczność rozeznawania. I papież pisze, że nie da się być świętym bez rozeznawania. Trzeba ciągle rozeznawać. Zawsze tak było,
Zawsze były jakieś prywatne objawienia, które trzeba było rozeznawać. Zawsze człowiek może usłyszeć jakieś głosy, które ma w sobie i musi je rozeznać, czy one są od Boga, czy nie. Świat daje nam tyle bodźców. I papież w tym dokumencie używa, jak to papież czasem, takich ładnych obrazów. I pisze tam, że człowiek, który nie rozeznaje, nie rozważa, czasem przypomina marionetkę. Marionetka, jak pamiętacie, to jest taka laleczka, którą w teatrze lalkowym tak się pociąga za sznureczki. Jest sznureczek przywiązany do prawej ręki, lewej ręki, nogi i w zależności od tego, za który sznureczek się pociągnie, to właściwie w tę stronę się obraca ta lalka. I papież mówi, dzisiaj, kiedy mamy pilota, kiedy mamy media społecznościowe, kiedy każdy na profilu może zapisać wszystko, co tylko chce, kiedy wejdziemy w te media, naczytamy się różnych opinii, różnych narracji, to czasem jak nie będziemy rozeznawać, to będziemy jak takie marionetki, zobaczcie. A wydaje nam się dzisiaj to, ale przeczytamy, że ktoś to komentuje tak, a ktoś opisał tą rzeczywistość inaczej. Często nasi ludzie tak funkcjonują. Oni właściwie już często, zwłaszcza młodzi, nie rozeznają. Trudno ich nawet sprowokować do tego, żeby się porządnie zastanowili, żeby rozważyli. Mamy dzisiaj całe pokolenie młodych, którzy chodzą jak marionetki. Tu niby są tak, po naszej stronie, zaraz przeczytają kilka narracji, już są inaczej, już myślą inaczej. I właściwie, zobaczcie, jak dzisiaj też jest trudno rozeznawać, bo tych bodźców jest niesłychanie dużo. My pewnie wszyscy, przynajmniej moje pokolenie, możemy powiedzieć, jak nam było łatwiej niż tym dzieciakom dzisiaj. Ile my rzeczy mieliśmy prostszych. Jak sobie przypomnę moją formację w seminarium, gdzieś tam na początku nawet lat 90., końcówka 80., siedzieliśmy sobie w seminarium w pokoju zamknięci i oczywiście też było mnóstwo profesorów o różnych wrażliwościach, opiniach, ale co ja mogłem w tym pokoju seminaryjnym robić? Zamiast się uczyć, mogłem spać, zamiast się modlić, mogłem sufitować, ale właściwie świat był gdzieś daleko od tego pokoiku seminaryjnego. Jak byłem rektorem, zauważyłem, że świat się po prostu przewrócił do góry nogami. Kleryk sobie siedzi w pokoju, wyczesany, z koloratką, wszystko ładniutko, no wymalowany księżulo, a świat mu wchodzi do środka. Może uprawiać cyberseks, może handlować z kim chce, może lajkować, rozmawiać z całym światem, nie tylko z najbliższą wioską i z kolegami z seminarium. Świat mu wszedł do środka, a do tego wszystkiego ile narracji i o świecie. Wiecie, że jak się weźmie pilota i się tak trochę biega po kanałach, to często ta sama informacja, ten sam news ze świata, choćby o wojnie, którą tu macie, jest w każdym kraju i na każdym kanale zupełnie inny. Ktoś zupełnie inaczej to opowiada. I jaka jest prawda? Ale ta rzeczywistość dotyczy też tej rzeczywistości, w której my mamy być specjalistami. To jest też prowadzenia dusz. Po pierwsze, ile jest informacji o Kościele? Już papież Benedykt XVI mówił na przykład, że są dwa sobory watykańskie II. Jeden autentyczny, zapisany w dokumentach, ale kto dzisiaj czyta dokumenty? Ale są masę tak zwanego soboru medialnego, że wszyscy komentują, opowiadają. Dziś nawet też trudno nam powiedzieć, co tak dosłownie czasem powiedział papież Franciszek, a co jest narracją, którą wypisują ci, którzy lubią, chwalą, ci, którzy nie lubią, krytykują. Zobaczcie, żyjemy w świecie, a co te dzieciaki dopiero mają robić? Kiedy mają tyle bodźców, tyle różnych informacji i to sprzecznych ze sobą. Jak bardzo dzisiaj świat potrzebuje takich mistrzów duchowych, właśnie rozważnych księży. I naprawdę, naprawdę dzisiaj młodzi potrzebują w nas kapłana. Ludzi, którzy w tym świecie, w tej rzece czasem takich pomieszanych bodźców, pokażą im
drogę do nieba. Pokażą im taką najprostszą drogę do nieba. I to jest potrzeba rozeznawania. Nie dziwcie się, że bardzo wielu młodych nie chce też rozeznawać. Ile byśmy dali, żeby chcieli nas posłuchać? Żeby naprawdę zaczęli myśleć tak, nawet duchowo. Wiecie, dlaczego oni już nie chcą myśleć? Ci młodzi, bo już kompletnie nie wiedzą, kto ma rację. Jest tyle sprzecznych środowisk, że młodzi wolą życie zabawić, zaćpać, może czasem zapracować, zapić tak samo. Jak się od tego ucieknie, to się nie ma problemów, kto tu ma rację. Jak u nas gdzieś taki nastolatek idzie do szkoły, ksiądz mówi, że to jest tak. Rodzice kompletnie inaczej, rówieśnicy jeszcze inaczej. Pani, która jest komunistką i uczy, nie wiem, etyki, mówi, ten ksiądz to gada bzdury, idzie gdzieś indziej. I ten młody człowiek, no to jak to jest? To kto tu z tych dorosłych ma rację? Jak nie wiadomo kto, to lepiej nikogo nie słuchać. To lepiej to wszystko zapić. Ale to nie znaczy, że my mamy nie mieć właśnie tej postawy Maryi, postawy rozwagi, rozeznawania. W tym słowie, polskim słowie, nie wiem jak to jest po ukraińsku, to słowo rozwaga ma w sobie bardzo ważne słówko, które trochę jeszcze nadaje głębszy sens niż słowo rozeznawanie. Bo rozeznawanie to znaczy, że ja muszę coś poznać i tak racjonalnie rozeznawać poznawczo, ocenić. A rozważanie to jest jeszcze coś głębszego. To jest jakby ważenie. W tym słowie rozwaga jest słowo waga, czyli muszę ważyć. A to jest coś dużo więcej. Bo ja mogę coś rozeznać. No. Na ogół wszyscy wiemy, nie wiem, palenie papierosów, objadanie się słodyczami przesadne. No ja rozumiem, że to jest szkodliwe dla mojego zdrowia i czegoś. Ale jak to się nie stanie ważne, to cóż z tego, że rozeznałem? Jak to dla mnie nieistotne? Dzisiaj młodzi powiedzą, no tak, fajnie ksiądz gada, ale to nie jest dla mnie ważne. Ważniejsze są inne rzeczy. A więc rozważanie to jest pewnego rodzaju ważenie. I jak anioł zaczynał mówić i pozdrawiać Matkę Bożą, to ona zaczyna to ważyć. Co te słowa mogą znaczyć? I zobaczcie, jaką ona ma tę duchową wagę. Jak ma ją ustawioną. Ona jakby ma na tej wadze takie trzy różne odważniki. Najpierw się pewnie zastanawia, jak to się w ogóle stanie dla niej. Jak to będzie, aniele? No dobra, mam być Matką Boga. Mam stanąć po stronie Jezusa. Oddać się całkowicie Jezusowi. Ale co to dla mnie znaczy? I jakby pierwsza myśl Maryi to jest, jak to będzie ze mną. To jest jej ja. I to jest bardzo ważne, bo w powołaniu też musieliśmy sobie odpowiadać, co to dla mnie znaczy, ta wola Boża. Jak ja ją mam wypełnić. To jest to moje ja. I ono nie jest bez znaczenia. To nie jest tak, że to chrześcijaństwo to jest przeciwko jakiejś naszej wrażliwości. Wiemy dobrze, że powołanie to jest komunia woli. Boga i mojej. Bóg tak chce, a nie chce nas jakby zniewalać. Ale zaraz Maryja kładzie na tej wadze, po tym pierwszym odważniku ja, kładzie taki drugi odważnik i pyta, ale przecież jeszcze nie współżyję z Józefem. Co to będzie znaczyło dla innych ludzi? Zobaczcie, ona tak waży. Jakby drugi odważnik, który kładzie na tej wadze, to jest to pytanie, ale co to znaczy dla innych? Przede wszystkim dla tych najbliższych. Dla mojego męża, z którym jeszcze nie zamieszkałam. Jestem po pierwszym etapie ślubu z nim. Co to będzie dla niego znaczyło? Maryja się zastanawia, że jak powie tak, ile dylematów będzie miał jej mąż. Jak trudno mu będzie to wszystko przyjąć i zrozumieć. Jak to rozwali całe jego myślenie i plany. I co to będzie znaczyć dla najbliższych, dla ludzi. I wreszcie dostaje taką odpowiedź od anioła. Maryjo, nie bój się, Duch Święty stąpi na ciebie. Moc Najwyższego cię osłoni. Ona dostaje informację, że to jest sprawa Boga. I zobaczcie, jak my rozważamy,
to ważąc te rzeczy, jakby mamy takie trzy odważniki. Ja, inni ludzie i Pan Bóg. I tak jak powiedzieliśmy na mszy świętej, co jest dla Ciebie najważniejsze? Jaką Ty masz skalę swoich rozważań? Co waży dla Ciebie i znaczy najwięcej? Bo Matka Boża, jak usłyszała, ale to jest wola Boża. To jest wola Boża, to powiedziała amen. Dopiero wtedy, kiedy usłyszała. I zauważcie, że w tym rozważaniu i w tym ważeniu dla Matki Bożej, w jej jakby sumieniu, najważniejszy odważnik to jest Pan Bóg, Jego wola. I to nie znaczy, że to ja, to inni, nie jest bez znaczenia. I diabeł w tym takim oszukanym rozważaniu chce poprzestawiać nam skalę. Wiecie, że jak coś się mierzy albo waży i chce się kogoś oszukać, to co najlepiej zrobić? Zniszczyć albo zafałszować skalę. Kiedyś u nas w Polsce, jak drożał prąd, to wszyscy sobie liczniki poprzekręcali. Jak ktoś sprzedawał samochód, to sobie przestawiał licznik, żeby był mniejszy przebieg. Oszukiwał skalę, oszukiwał pomiar. I dzisiaj świat w tym rozważaniu też różnych rzeczy oszukuje nas i przestawia nam skalę. I co jest dzisiaj najważniejszym odważnikiem, zwłaszcza dla młodych ludzi? Takim najważniejszym to jest ja, moje ja. Oczywiście Pan Bóg jest ważny, inni ludzie też, ale najpierw to jest moje ja. Nie wiem, jak jest na Ukrainie, ale jak 7 lat byłem rektorem, to jedną z najtrudniejszych rzeczy w czasie formacji było rzeczywiście pomóc temu chłopakowi, który ma być księdzem i oddać siebie na wolę Bożą, przestawić się z tego ja. Bo dzisiaj jest kult jednostki. Rodzice tak wychowują dziecko, że wszystko się kręci wokół niego. I ten chłopak, który przychodzi do seminarium, kompletnie nie może zrozumieć tego. Dlaczego się od niego wymaga, żeby chodził według regulaminu? Dlaczego ma oddać życie jakiemuś Panu Bogu, jak on by się chciał przy Bogu zrealizować i dostać od Boga dużo darów powołaniowych? Dlaczego ma być posłuszny w Kościele i jak biskup mu powie, no jednak jest potrzeba, żeby ksiądz poszedł inaczej, a on się tu dobrze czuje? To dlaczego ma iść? I w tym rozważaniu dzisiaj, w tej formacji, nie wiem jak u Was, ale u nas bardzo trudno, przychodzi pokolenie, jak to się mówi, czasem takich narcyzów, nie chcę powiedzieć egoistów, bo oni czasem nie są egoistyczni z własnej winy. Ale rodzice się kręcą wokół nich. Świat się kręci wokół nich. Nauczyciele się ich boją. Wszystko to jest moje ja. Jak mi się coś nie podoba, no to... I zobaczcie, potem wyrasta taki gość, który kompletnie tego nie rozumie. Ja pamiętam, jako rektor, że czasem na początku nie wiedzieliśmy, nie umieliśmy też rozeznać, czy chłopak odchodzi z seminarium dlatego, że nie ma powołania, czy dlatego, że nie jest w stanie zmienić skali swojego ważenia rzeczywistości, żeby jego ja nie było najważniejsze, żeby się dało włączyć w ja Boga, tak jak święty Paweł mówi, żyje ja, ale już nie ja. I myślę sobie, że też to jest dzisiaj problem, być może i później w kapłaństwie. Czy to moje ja jest najważniejsze? A co z dobrem innych? Zobaczcie, drugi ten odważnik to jest właśnie to, o czym wspomniał zresztą dzisiaj arcybiskup, że ta proegzystencja. Maryja też pyta, ale co to znaczy dla Józefa? Co to znaczy dla innych? Tak, może Twój czyn, Twój wybór dla Ciebie znaczy to i to. Że opuścisz swoją parafię, nie wiem, że zaniedbasz taką mszę, że nie przygotujesz kazania, bo coś tam. Ale co to znaczy dla drugich? Wiesz, jaka to może być szkoda dla innych? Czy Ty myślisz o innych? Też pamiętam jako rektor, czasem widząc jakieś takie wahania kleryka co do powołania, często go prosiłem, ale nie myśl tylko o sobie, czy Tobie jest fajnie. Czy Ty się zrealizujesz w kapłaństwie? Czy dzisiaj, kiedy zdarza się tragedia księdza, który chce odejść z kapłaństwa, to czasem mówię, no fajnie, Ty odejdziesz. Może znajdziesz lepszą pracę,
Może będziesz zarabiał większe pieniądze. Może ci będzie rzeczywiście lepiej, jak założysz rodzinę. Ale czy pomyślałeś, ilu ludzi może nie mieć Boga? Ilu ludziom nie pobłogosławisz? Ilu ludzi nie rozgrzeszysz w konfesjonale? Ilu ludzi może nie mieć mszy świętej? Czy naprawdę twoje ja i twoja samorealizacja to jest jedyne i największe dobro? A czy pomyślałeś o drugich? I Maryja właśnie tak myśli, zauważcie, ona się zastanawia, a co z Józefem? Tu nie tylko aniele chodzi o mnie, ale o tych najbliższych. I w końcu rzeczywiście ten najważniejszy, ten odważnik w tej wadze Matki Bożej, to jest ta odpowiedź anioła. Maryjo, nie bój się. To jest sprawa Ducha Świętego. On cię uposaży. On, jak to dzisiaj popularnie za księdzem Dolindo chcemy mówić, on się tym zajmie. Zaufaj Panu Bogu. I zobaczcie, efektem rozważania, rozwagi Maryi jest właśnie takie ważenie, co to dla mnie znaczy, co to znaczy dla innych, co to znaczy od strony Boga. I ostateczny wybór, ostateczna decyzja, to jest decyzja, by pójść za Duchem Świętym. I to jest jeszcze jeden element niesłychanie ważny w naszym rozważaniu siebie czy rozeznawaniu. To jest to pytanie, za jakim Duchem idziesz? Bo wiecie, że Maryja idzie za Duchem Świętym, ale w Ewangelii są różne duchy. I my, księża, znowu po to przyjeżdżamy systematycznie na rekolekcje, żeby sobie to pytanie postawić. Za jakim Duchem ja dzisiaj idę? Czy idę za Duchem Świętym? Czy sprawcą wszystkiego w moim kapłaństwie jest Duch Święty? Wiecie z Ewangelii, że są jeszcze inne duchy. Najczęstszy duch, za którym ludzie idą, to jest duch tego świata. Ludzie dzisiaj, żeby dogonić świat, żeby być w sieci tego świata, gotowi są wyprzeć się Boga. Gotowi są zanegować Pana Boga, bo świat im tak to mówi. Za jakim duchem my idziemy jako księża? Maryja idzie po rozeznaniu za Duchem Świętym. Ale czy my idziemy za takim świętym duchem? Pomyślcie o swoim kapłaństwie. Martwimy się o Kościół. Czy Kościół, w którym jesteśmy, nie idzie czasem za duchem tego świata? Że w kryzysie, w tym, że może maleje, próbuje się z tym światem może dogadać, a może iść na kompromisy z tym światem, to nam się poprawi. A za jakim duchem my idziemy? My, księża. Czy też nie nasz styl życia, nasz styl myślenia, nasza organizacja czasu wolnego, czy to też nie jest pójście za duchem tego świata? Masę ludzi dzisiaj idzie za duchem tego świata. Świat jest tak pociągający. I zobaczcie, w tym rozważaniu jest najważniejsze pytanie, za jakim duchem ty idziesz? Czy idziesz za Duchem Świętym? Czy idziesz za duchem tego świata? W Ewangelii nieraz mamy jeszcze inny rodzaj duchów, o których Jezus mówi, to są duchy nieczyste. Jutro będziemy mówić o czystości, dlatego jakby zostawiam sobie ten temat na jutro. Ale czy ja nie idę za duchem nieczystym w kapłaństwie? Czy On mną nie kieruje i sprawia, że gdzieś biegnę? No i wreszcie cała wielka grupa takich sytuacji, gdzie Jezus wypędza złe duchy. Gdzie Jezus musi stawić czoła ludziom opętanym. I dzisiaj wiemy, że bardzo wielu ludzi idzie za złym duchem. To nie są opowieści sprzed 2000 lat. I u was, i u nas zdarzają się takie sytuacje, gdzie człowiek sobie myśli, skąd oni to mają? To niemożliwe, żeby to było od nich. U nas kiedyś w Częstochowie grupa nastolatków dla zabawy skopała staruszka na ulicy. Dzieciaki sobie, chłopaki szli, no i potrafili się zabawić. Skopali dziadka, który nie mógł się ani obronić. I człowiek się wtedy zastanawia, dlaczego ci chłopcy to zrobili? I jakoś odpowiedź jest tylko taka, że to już nie oni. To jakiś zły duch. Oni poszli za złym duchem.
Pamiętam, jak kiedyś gdzieś tam oglądając jakieś media społecznościowe, natrafiłem na taki filmik, który sobie nagrała jakaś dziewczyna. Ładna dziewczyna, młoda dziewczyna. I słuchajcie, sama siebie nagrywa, jak pluje na Jezusa. I to z taką wściekłością. I puszcza to w media społecznościowe, żeby wszyscy obejrzeli jej nienawiść wobec Chrystusa. Tak sobie pomyślałem z miłością o tej dziewczynie, ale pomyślałem sobie, co nią kieruje. Przecież jeśli nie wierzy w tego Jezusa, no to co jej, co niej zagraża? A jeśli cokolwiek o Jezusie wie, to przecież wie, że życie za nią odda. Za każdego grzesznika. Czemu się tak wścieka? Nie da się tego wytłumaczyć. To tylko diabeł w niej. Bo ona poszła za złym duchem. I zobaczcie, kiedy mówimy dzisiaj, jak Maryja rozważa, jak waży, to również po to, żeby rozeznać duchy. I my musimy ciągle w sobie najpierw też rozeznawać duchy. I spróbujcie się dzisiaj choćby na adoracji, patrząc w twarz Jezusowi, jakoś tak skonfrontować i sobie odpowiedzieć na pytanie, za jakim duchem ja jako ksiądz idę? Jaki duch mną kieruje w moim kapłańskim życiu? Czy to naprawdę jest Duch Święty? A może nie daj Boże już duch tego świata? Że świat już mnie tak ciągnie, że moje kapłaństwo to jest tylko dodatek, zarobek, etat mojego życia. A nawet jeśli tak nie myślę, to moje zachowanie, słowa są już rodem z tego świata. A może nie daj Boże Duch Święty, Duch nieczysty mną kieruje? A może się zdarzyć, może się niestety zdarzyć, że ksiądz może oddać się duchowi nieczystemu. My z księdzem Andrzejem, wiem, czy to ktoś z naszej diecezji, już chyba nikogo nie ma, mieliśmy i mamy dalej swój budynek seminarium w Krakowie. To budynek, który jeszcze przed II wojną światową projektował Ksawery Dunikowski. I on tam na tym budynku, to takie dla nas był kaznodziejski przykład, on zostawił tam na tym budynku taką rzeźbę, która przedstawia, nie wiemy, czy kleryka, czy młodego księdza, ale chłopaka w sutannie i na jego plecach siedzi diabeł. Ja pamiętam, jak nasi ojcowie często odnosili się do tej rzeźby i tak nam mówili w seminarium. Chłopaki, nie myślcie, że z automatu za to, że jesteście księżmi, diabeł wam da wam spokój. Właśnie dlatego, że próbujecie robić robotę Pana Boga. Będzie siedział na waszych plecach. Będzie was kusił. Bo wie, że jak zepsuje księdza, to zepsuje robotę Panu Bogu bardzo konkretnie. I to nie jest tak, że tylko świeccy idą za duchami złymi. Ale również nam się to może zdarzyć. I dlatego to pytanie dzisiaj po tym mówieniu o Maryi, która jest rozważna. To pierwsze pytanie, jak my rozważamy? Albo bardziej, jakie są te odważniki na tej wadze naszego rozważania? Co jest dla mnie najważniejsze? Moje ja, inni ludzie, czy Pan Bóg? I tak jak mówię, wszystkie te odważniki mają swoje znaczenie. Nie możemy ich wyrzucić. Ale który jest najważniejszy? I to drugie pytanie, za jakim duchem idziesz jako ksiądz? Dzisiaj, teraz, w tym momencie swojego kapłaństwa. Może na początku pięknie szedłeś za Duchem Świętym. Ale za jakim duchem idziesz dzisiaj? Czy to jest na pewno Duch Święty? Czy nie idziesz za duchem tego świata? Czy nie idziesz za jakimś duchem nieczystym? Czy nie daj Boże nie idziesz za jakimś złym duchem? Jeszcze tylko krótko dwie rzeczy. Co takiego miała Maryja, że była rozważna? Co jest potrzebne do rozwagi? Myślę, że najważniejszą rzeczą, żeby człowiek był rozważny, postawą, jest taka bardzo ważna postawa, której się mówi w teologii duchowości, że jest jakby fundamentalna dla innych postaw. Ta postawa nazywa się pokora. Wiecie, że o Matce Bożej ciągle mówimy, że jest pokorna. Święty Bernard, kiedy rozważał tę scenę zwiastowania, to mówił: Maryjo, wszystko byś zepsuła, gdybyś nie była pokorna. Znacie ludzi, ja znam mnóstwo fajnych księży, którzy wszystko zepsuli,
bo ich pycha ogarnęła, bo przestali być pokorni. Znam księży, którzy się świetnie zapowiadali jako naukowcy, ale uznali, że oni wszyscy wiedzą, mówili o sobie ja i inni naukowcy i się nie rozwijali kompletnie. I pycha ich zepsuła cały ich rozwój naukowy. Znam świetnych duszpasterzy, którzy zaczynali kapitalne duszpasterstwo z ludźmi, ale pycha ich rozłożyła. Wydawało im się, że oni są jedyni najlepsi. Jak wspomniałem, czasem spotykam charyzmatycznych księży, którzy przez swoją posługę doprowadzili do nawrócenia mnóstwo ludzi. Mamy w diecezji takie kłopoty swoje z takimi charyzmatykami, którzy zwiedli mnóstwo ludzi. I dzisiaj pokora nie pozwala im powiedzieć, że poszli za daleko. Pycha nie pozwala im powiedzieć. I Bernard mówi do Matki Bożej, jak nie byłaby pokorna, to by wszystko zepsuła. I ta jej wielka wiara by się zepsuła. I może czystości by nie upilnowała, jakby nie była pokorna. Ale co to jest ta pokora? Takim mistrzem dla nas w definiowaniu rzeczy jest święty Tomasz z Akwinu. Może pamiętacie jego definicję pokory, bardzo prościutko. Tomasz pisze, pokora to jest bezbronność wobec prawdy, zwłaszcza prawdy o sobie. I być pokornym to stawać w prawdzie właśnie o tym, jaka jest ta skala mojej wagi w życiu, jak ja rozważam. Być pokornym to uczciwie sobie powiedzieć, że tu mnie pociągnął duch nieczysty, tam się dałem złapać duchom złym, tu mnie ciągnie duch tego świata. I to jest prawda, ja się przed nią nie mogę bronić, bo pokora to jest bezbronność wobec prawdy, mówi święty Tomasz. I dodaje jeszcze, nie jakiejkolwiek prawdy, ale prawdy o mnie, jak to jest naprawdę ze mną, gdzie ja jestem, kim ja jestem, bo jak będę pyszny, to wszystko zepsuję. I my wiemy, ile w naszym kapłańskim świecie ta pycha potrafi zepsuć, kiedy my się bronimy przed tym, że czasem jesteśmy słabi, że czasem upadliśmy. I oczywiście znakiem takiej pokory i tego, że jestem pokorny, są dwie konkretne rzeczy. Przede wszystkim rachunek sumienia. To, czy ja sobie robię rachunek sumienia. Czy jestem człowiekiem sumienia. To nie dla jakiejś pobożności wieczorem, jak odmawiamy brewiarz i kompletę. Jest tam konkretny czas na rachunek sumienia wieczorem. Żebym stanął w bezbronności wobec prawdy o tym dniu. Żebym mógł rozeznać ten dzień. Żebym mógł powiedzieć, za jakim duchem dzisiaj poszedłem. Po to jest rachunek sumienia. Jak człowiek robi ten rachunek sumienia codziennie i uczciwie, to bada duchy, to rozważa. Jak tego nie robi, to się rozjeżdża. I sumienie mu się tak poszerza, że robi fatalne rzeczy, a już tego nie rozeznaje i tego nie widzi. I pewnie takim kolejnym ważnym, sakramentalnym znakiem pokory jest spowiedź święta. Najczęściej, choć pewnie to nie reguła, ludzie pyszni mają kłopoty ze spowiedzią. Ludzie pokorni, nie chcę powiedzieć chętnie, ale systematycznie się spowiadają. Właśnie dlatego, że czują się grzesznikami, znają prawdę o swoich błędach i chcą coś z tym zrobić. Chcą to oddać pod Trybunał Bożego Miłosierdzia. A ci, którzy jakby są pyszni, boją się konfesjonału, bo tam muszą ogołoceni stanąć bezbronni wobec prawdy o sobie samych. Bracia kochani, pomyślmy o tym. Bóg wybrał Maryję. Nie dlatego, że była łatwowierną nastolatką z Nazaretu, ale dlatego, że jest kobietą nastolatką rozważną. Że nawet archanioła miała odwagę rozważyć Jego słowa. I dzisiaj, kiedy będziemy klęczeć przed Najświętszym Sakramentem, postawcie sobie te dwa pytania o swoją rozwagę. Jak ja ważę?
Który z tych odważników, ja, inni ludzie, Pan Bóg, znacie dla mnie najwięcej? Czy czasem nie moje ja jest na pierwszym miejscu? A drugie ważniejsze pytanie. Za jakim duchem idę dzisiaj w kapłańskim życiu, w codzienności? Czy na pewno sprawcą wszystkiego w mojej codzienności jest Duch Święty? A może to są jakieś inne duchy? Nie bój się, Maryjo. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Amen.